Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Światek Życi, witam was w kolejnym odcinku z The Forest. Tak, nie zapisałem ostatnio jak nagrywałem. Nie wiem czemu tego nie zrobiłem, ale nie zapisałem. Mam również nowy program do nagrywania, mianowicie OBS. Nagrywam OBS-em, tylko że nie nagrywam tam dwóch ścieżek audio, żeby mi się one nie rozjechały, żeby nie było, że tu jest za głośno, tu jest za cicho, więc nagrywam je osobno. Dobra, mamy króliczka, więc tutaj poczekamy sobie chwilę jeszcze, aż będziemy mogli pójść spać. Jeśli będziemy mogli sobie pójść spać, to oczywiście z tego skorzystamy. No i następnie wyjdziemy w poszukiwaniu, no właściwie nie w poszukiwaniu, tylko w zdobywaniu naszych rzeczy z obozu. Tych głupków. Ja sobie ściszę oczywiście słuchaweczki, bo mam troszkę za głośno. Nie mamy piciu, ale piciu. Czekajcie, bo to był chyba królik. Albo mi się wydawało. Mogło mi się wydawać. Dobra, jak pójdziemy do tej wioski, to od razu też zdobędziemy sobie tam. Czekajcie, dobra, patyk i tak dalej. Pozbierajmy sobie te. Ja musiałbym sobie w ogóle przetestować cały crafting. Przetestować. Nie przetestować, tylko... Zmarł. Nie mamy miejsca. O kurde. To trzeba iść... Czekajcie, bo nawet nie mamy chyba wędzarni naszej. Tak, nie mamy nawet naszej wędzarni. Trzeba postawić naszą wędzarnię. Gdzie była nasza wędzarnia? Wędzarnia jest, dobra. Okej, mniej więcej tu, gdzie była postawiona. Oczywiście mówimy mniej więcej. Tylko 5 patyków, oczywiście zaraz znajdziemy więcej. Dobra. 3, 4, tak? 3 mamy, dobra. Gdzie będą kolejne? Przecież tu są te drzewka cholerne, które dają patyczki. Dobra, zbierajmy sobie. Tutaj kolejne. Dobra, i mamy 10 na 13, ale już nie możemy zbierać. No nie? Nie, dobra. Chodźmy. Dajmy chociażby te 10. A, czekajcie, musimy się napić wody, ponieważ wody... Chociaż nie, no wody ma niby. Niby ma na maksa. No dobra. Weźmy, cośmy tu mieli patyki jeszcze zebrać. Jojo. Dobra, to zbierzmy. Gdzie tu jeszcze będzie patyk? Na ziemi gdzieś go widziałem. I wcześniej też ściąłem gdzieś, ale oczywiście... O, dobra, mamy. Dobra. Okej, weźmy sobie wszystkie mięska, co mamy. Podawajmy na naszego... Na naszą alawędzarnię, suszarnię, czy co to jest. W ogóle też ostatnio pisaliście i śmialiście się ze mnie, że tutaj jarałem się tak tymi moimi, co ja mówiłem? Kaczuszkami. O, kaczuszkami. Pisaliście, że to było łabędzie albo co innego. Nie wiem, być może, nie mówię, że nie. Ja jakoś za bardzo mnie to nie obchodzi, po prostu ważne, żeby dawało żarcie tak naprawdę. Dobra, czekajcie, weźmy sobie, zapalmy, nie, tak, tak o, zapalmy sobie tą lampeckie. Weźmy, pójdźmy po tego lizarda, co mieliśmy i go sobie ugotujemy, o ile nam go nie zabrali już. To było tutaj chyba, pod tą skałą. O, jest, dobra. Idźmy go sobie szybko, rozpalmy ogień i ugotujmy i będziemy mogli sobie coś zjeść na szybko, bo zanim nam się tamto wysuszy, ususzy i tak dalej, to troszkę minie. Więc dobra, zapalmy oczywiście. Podłóżmy, weźmy naszego lizarda, gotujmy. Mamy air combine tylko. Dobra, czekajcie, mieliśmy zrobić siekierkę, to nawet mieliśmy zrobioną siekierkę, a nie. Mieliśmy zrobić to i to. Okej, mamy. Mamy siekierkę drugą. Mogliśmy również zrobić łuk z liny i opaski. Dokładnie. I coś jeszcze mieliśmy? Czekajcie, póki jeszcze nie ma nocy,
To ja wezmę sobie tutaj, 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 tutaj. Podpalę to. I stanę, żeby mnie tu w razie czego nic nie zaatakowało, a ja sobie przy tutaj z wami. Aha, i tak to zgaśnie mniejsza. Przeanalizuję troszkę tą książkę Fire Torch. No dobra, mamy. Weapons. Koktajl Mołotowa nam niepotrzebny. Simple bomb. Na razie bomby też nie potrzebujemy. Aha, i to jest wszystko. Dobra, to tak naprawdę wiele z tego nie skorzystaliśmy. Co my tu możemy zrobić tak naprawdę? Small raft, jakąś łódkę, houseboat, tutaj pułapki, które na pewno z czasem nam się przydadzą. Animal trap, explosive wire trap. Pułapki też są dobre, ale widzę, że dla mnie dużo patyków potrzeba, więc to dopiero z czasem byśmy sobie porobili. Deer skin, to na ścianę? No, jako, nie wiem jako co, ale dobra. School lamp, okej. Okay. Bencha mieliśmy sobie zrobić i beda zwykłego, ale bed zwykłe łóżko zrobimy sobie dopiero jak będziemy mieli jakiś domek w miarę wybudowany. Albo platformę. Climbing rope. Aha, to jest lina do wspinania się. Swap collector, wood target, to jest do ćwiczenia. Stick marker. Marker do oznaczania, ale co dokładnie to miałoby dawać? Pokażę mi, jak to wygląda. Aha, i zaznaczamy sobie miejsce, jakie chcemy na mapie. Dobra, dziękuję, już wiem, a ja szukałem tego kiedyś, mniejsza. Zobaczmy, czy możemy już pójść piochać. Jeszcze nie. Zjedzmy sobie. Podpalmy oczywiście. Aha, nie najedliśmy się, bo oczywiście pewno go spaliliśmy. A tutaj jeszcze nam się nie ususzyło. Niedobrze. Bym powiedział wręcz, że bardzo niedobrze. Mamy wodę, ale wody na razie za bardzo nie potrzebujemy. Bardziej potrzebujemy tego cholernego jedzenia, którego nam brakuje kompletnie. Medica mogę sobie, medca jednego zjeść. No kurde, trzeba pójść spać. Trzeba pójść spać, bo jak pójdziemy spać, już można prawie... I dobra, idziemy spać. I od razu ruszamy, nie ma co, wyciągamy w łapę katanę i lecimy. Ale nie no, czekajcie, bo my głodni będziemy. Kurde, zrobiło się coś czy nie? Nie. Ja pierdykam. Dobra, trudno, napijmy się tylko wody. Bo po spaniu to wiadomo, chce się pić. I dobra, i lecimy w stronę tej wioski. Ja mniej więcej pamiętam, mam nadzieję, że nie zabłądzę jakoś strasznie. O, była sarenka, ale dobra, tu mamy jagody. Mam nadzieję, że jadalne. Nie jadalne, ale mimo wszystko zjemy. Zawsze to nam coś doda. Dobra, tu możemy, nie możemy tego. To wygląda jak, nie wiem, ananasy, coś w tym stylu, ale... Czekajcie, bo tu był borsuk czy inne gówno, a jelonek nas nie kocha. Mamy łuk, nie wiem czy byśmy mieli na strzałę, ale dobra, weźmy jelonki. Kurde, chodź tu, dziadu jeden, chodź tu, dziadu. O, leżysz i kwiczysz. No nie mamy miejsca na głowę tylko, dobra, to nie, to głowa nie potrzebna jest. Więc w sumie nawet dobrze, że nie mamy miejsca na ciebie. Tutaj oczywiście sobie weźmiemy... grzyby oczywiście trujące, mniejsze. Weźmiemy sobie, pozbieramy oczywiście z tych skrzynek rzeczy, ponieważ to nam się przyda na pewno. Jakieś medykamenty i tak dalej. Tutaj mamy również skrzynki, inne troszkę jak wszystkie. O, flary były, bardzo dobrze. Tutaj również flary? Tak, po trzy flary są w tym, więc to jest bardzo dobra skrzynka. Już ją zaczynam lubić. To co to jest? Kamera? Chyba kamera. Mniejsza. Tutaj mamy kolejne. Tu mamy many. Tu mamy many. Tu mamy skrzyneczkę i również mamy many. Więc zabierzemy sobie oczywiście wszystko. Dobra, zbieramy. Mamy garnek, ok. Który również znaleźliśmy na live, ale oczywiście go zgubiliśmy później poprzez śmierć swoją. Kolejna skrzyneczka. Skrzynka, walizka. Ok.
Okej. Wiewiórka. Wiewiórki są nawet? Ja pierdykam. Ale nie można ich zebrać. Ha, to jest troszkę, tak to nazwijmy, niepokojące. Kolejny garnek, ale go już też nie można zebrać. Znaczy niepokojący w takim sensie, że szkoda, że nie można tego zrobić, a tak. Bo fajnie byłoby również, można zeżrać czasami wiewiórkę. Wiadomo, dla tak zwanych kubków smakowych zawsze to jest jakaś tam różnica. Jakiś inny smak, tak? Jakbyśmy mieli jeść cały czas na przykład te jelenie całe, czy coś, no to no nie oszukujmy się, ale nawet nam by się znudziło, mając dostęp również do innych rzeczy oczywiście. Dobra, tu mamy kolejne skrzynki, więc oczywiście je wykorzystamy, ponieważ dzisiaj właśnie naszym głównym celem jest wyrzuć to i uderz kataną. Naszym głównym celem tak naprawdę jest znalezienie w pewnej ilości również batoników, ale chyba bardziej nas interesują w sumie napoje, ponieważ są dzikusy. Można owinąć katanę. Nie, nie można, dobra, mniejsza. Bo można byłoby fajnie jeszcze również ich podpalać z katany, ale dobra. Jest ich trójka, więc w sumie tak 2 na 10 bym powiedział. Gdzie ty jesteś? Kutasiarzu jeden. Jesteś, dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie pozwolę się tutaj... No! Zmęczony już jest mój, cholera! Dobra, nie żyje. Jest i trzeci. Musimy chwilę odpocząć. Musimy chwilę odpocząć i zabijemy i trzeciego. Chodź tutaj. Chodź, chodź, chodź do tatusia. Aj, za tatusia. Ja wiem, że ty chciałeś do mnie przyjść. Ja wiem, że ty chciałeś, ale wstydziłeś się. Ja rozumiem, no. Byłeś adoptowany, więc no, ja rozumiem. Musiałeś się wstydzić. Ale spokojnie, tatuś nie gryzie. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Tylko teraz, żebym ja się nie zgubił, żeby nie było zaraz, że zgubiłem miejscówkę, bo ja wiem mniej więcej, gdzie ona była, tylko że poszedłem trasą, której właśnie nie znam. I w tym jest problem największy. Ale czekajcie, wejdźmy sobie tutaj na wzgórze, które w sumie niewiele mi mówi, więc wolę się udać. Tu mamy fajne rzeczy. Tutaj mamy bardzo fajne rzeczy, bym powiedział, ponieważ mamy zegarki i tak dalej, i tak dalej. Z ludziów, z których zrobili sobie jakieś, tak to bym nazwał, pomniki. I gdzieś w tych okolicach również była siekiera. Nie siekiera, tylko katana. Kolejny garnek, ale go już nie możemy wziąć, no bo za dużo już. Kamienia również się potrzebujemy. Patyka też średnio w sumie potrzebujemy. A, możemy sobie zapisać i możemy zjeść. Okej. Okay. To nam niepotrzebne. Dobra, idziemy dalej. Idźmy dalej. Dojdźmy do miejsca, w którym się mniej więcej odnajdę i będę mógł określić, w którym kierunku mam iść do tej wioski, bo już się zgubiłem serio. Więc tak o, mamy domek tam i tu. Tu jest ten domek drugi, obstawiam, więc trzeba byłoby pójść. Chodź tutaj. Dobra. Mamy mięsko. Mięsko zawsze się przyda. O, shop jeszcze był. Tylko, że shop uciekł do góry. To shop? Opos, nie wiem co to jest. Możecie też napisać w sumie, żeby zaraz nie było, że mówię złe nazwy zwierząt. Dobra. Pójdźmy wszyscy sobie tu. Znowu coś biega. Króliczek tym razem. Ile mamy w ogóle? No mamy troszkę tych bifów z jelonków, ale to nam oczywiście niewiele da. Niewiele da. No ja zaraz wam powiem tyle, że się po prostu zgubię i nie będziemy mogli się w ogóle już odnaleźć wtedy. Będziemy musieli dojść albo do jednego znacznika domku, albo do drugiego i będzie po prostu koniec. Ale czekajcie, postarajmy się dojść do jakiegoś takiego charakterystycznego. Najlepiej by mi było dojść do tej wielkiej dziury na mapie, co jest. I wtedy stamtąd już mogę sobie spokojnie... O, tu są jadalne. Tak, tu są jadalne. Bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę. Okej, więc sobie skorzystaliśmy. Zawsze to, tak jak już powiedziałem, inny smak. I być może w sumie dojdziemy do...
Miejsca, na którym mi zależało? Nie, nie doszliśmy do miejsca, na którym mi zależało. Ale mamy łódź. Mamy łódź, to jest dobra oznaka. To jest to jedno z ulubionych miejsc wielu graczy, tylko że to było w fazie początkowej tej gry i ono o wiele inaczej wyglądało. Nawet u mnie było pokazywane niejednokrotnie. Co możecie sobie zresztą zobaczyć. Ale również zapraszam oczywiście do obejrzenia poprzednich odcinków, jeśli ich oczywiście nie oglądaliście. A wydaje mi się, że wielu z was ich nie oglądało. Ale również cieszę się, że ta seria cieszy się bardzo wielką popularnością i coraz więcej widzów właśnie zaczyna ją oglądać, ponieważ mi się bardzo fajnie nagrywa tą grę. Aha, dobra, już jest taki problem z bieganiem. Nie wiem czemu, ale czasami mam taki problem, że zanim zacznę biegać na nowo, tak to nazwijmy, to muszę, jak sobie to nazwać, najpierw skręcić lekko w lewo i później dopiero łapię sprinta. Ale, czekajcie, czekajcie. Bo ja bym sobie wziął w sumie jedną skorupkę dodatkową. Zabijmy go. To jest mięso jakieś? Również Nie. Equip. A, z królika już nie możemy natomiast. Dobra, to nam się przyda na pewno. Mamy skorupę. To nam się na pewno przyda, ale chyba z... Nie ma żadnego jakiegoś mięska żółwi. Jasiu, zabijam cię. Nie, żartuję oczywiście. Serdecznie pozdrawiam Jasia Dejdabowskiego. To są tak zwane żółwie właśnie, pełzacze zarodnikowe. Jasia, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobra, mamy sodę. Co mamy? Nie, no nie potrzebujemy głowy. Dobra, płyńmy tam. Płyńmy tam. Może być tak, że nas rekiny zaraz zjedzą, ale mam nadzieję, że tak nie będzie jednak. I jak się okaże, że się zgubiliśmy troszkę, to po prostu pójdziemy sobie w troszkę innym kierunku, ponieważ wydaje mi się, że wiem, gdzie będzie na przykład maska do pływania, która nam ułatwi odnajdywanie wielu rzeczy pod wodą. Nie top się! No i będzie milej. Tutaj powinna być na pewno lina, chyba kilka flar, albo jedna flara. Air Carnister, o, dobrze, dobrze. Nie, no nie łykam, że flar już nie mogę podnieść. What the fuck? What the fuck? Zdjęcie mamy. Gazetę, linę. Ale ja chcę flary, ej. Panie. Panie! Dobra, jak coś to po to przyjdziemy tutaj. Ale weźmy jeszcze te dwie liny, ponieważ liny na pewno nam się przydadzą. Panie, co to za zdjęcie było? Dobra, skaczmy i płyńmy jak najszybciej, żeby nas naprawdę rekiny nie zżarły, bo to nie byłoby przyjemne. Zginąć z rąk rekinów. Wejdę na tą skałę? Wejdę. Przeskoczę na drugą? Przeskoczę. Co? Ja nie przeskoczę. I idziemy tu, idziemy tu. Okej, okay. I lecimy dalej. Podejdźmy sobie. Już się bałem, że pode mną stoi kutafoniec i oczekuje tylko mego mięsa. Pójdźmy sobie do namiotów, obozowiska, czy jak to się tam nazywa tutaj w okolicach. Przy drzewie nie sądzę, żeby cokolwiek było, ale też w sumie możemy po drodze zajść. Zobaczymy, co tam się dzieje. Ja sobie tylko zerknę, ile mamy nagrania. Nie będę się jakoś tym razem przejmował, ponieważ tym razem jakoś za bardzo ograniczonego czasu na nagranie nie mam, więc nawet bym powiedział, że póki będzie mi się chciało grać, to będę nagrywał. Wy dostaniecie dłuższy odcinek, ale mam nadzieję, że również się za to odwdzięczycie w jakiś sposób. Nie będę podpowiadał nawet w jaki, Nie no, żartuję, po prostu oczywiście wiadomo, jeśli chcecie, to zostawcie lajka i tak dalej, ja do niczego was nie zmuszam. No ale to, jak każdy youtuber mówi, motywuje. A prawda jest taka, że chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby po prostu dzięki łapkom film złapał większy zasięg o wiele, ponieważ tak jest, YouTube obcina strasznie zasięgi twórcom, a dzięki właśnie łapkom te zasięgi troszkę się powiększają, więc
Po prostu, jeśli chcecie, to zostawcie łapkę, jeśli nie, no to nie. Jeśli wam się podoba, to również zostawcie, jeśli się nie podoba, to również nie. O, mamy tam kutafońców. Ja bym sobie przed tym zjadł i podszedł do nich i ich zajupcył. Wypizgaj stąd. Więcej was tam jest, że tam biegniecie? A się nie będę męczył na was. Jeszcze sobie jagódki po drodze zje. Nawet i więcej mogłem zjeść, ale nie. Nie będę taki. Chodź tu i wypizgaj mi stąd. Wypizgaj mi stąd. Wypizgaj mi stąd. Już! Adi 2-3. W podskokach. Jeden jak i drugi. Ale go dotrasnął. Aż mnie ciarki przeszły. Chyba go w powietrzu trasnąłem. Batona ma. O kurde. Dobra, spizgajmy to coś. Bo to na pewno nie pomaga nam. A tylko im. No, spizgaj to, dobra. To tylko i wyłącznie mogą im pomagać. Tutaj fajnie też by było, jakby był jakiś cave przy tym drzewie. Bo to drzewo jest tak naprawdę bardzo charakterystyczne. I coś przy nim powinno być, ale niestety... Nie, bo... Nie. O, dobra. Było blisko. Mamy kolejne? Nie, to zioła. To możemy zioła sobie wziąć. Nie wiem, co się stało z tym drugim, bo go piznąłem chyba w powietrzu. I co, i zginął? Stracił ten swój gówniany coś przy... Nie wiem, co się stało nawet. Serio. Mam szczęście dzisiaj w ogóle takie, jeśli chodzi o celowanie, że to jest masakra, bo grałem sobie tuż przed nagraniem ze znajomymi w CS-a, których serdecznie oczywiście pozdrawiam. Z jednym z nich w sumie pojawi się za niedługo odcineczek z GTA, z drugim z nich pojawić się pewnie, no, może nawet odcinek właśnie z Foresta, ale to dopiero jak sobie kupi. I no i ogólnie powinno być ciekawie, no. Dobra, tu mamy kolejny garnek, który oczywiście nam się nigdzie nie zmieści. Nie no, tutaj zazwyczaj właśnie przy tym był skafander, albo dalej może, co? Pójdźmy dalej i zobaczmy. Też przydałoby się za chwilę znaleźć ewentualne miejsce do spania, ponieważ nie chciałbym nocy spędzić na podwórku. Ale jeśli dobrze widzę, to być może nawet jesteśmy bliżej naszego miejsca zamieszkania niż mi się wydaje. Jeśli tak, to pójdziemy później po przespaniu się w domku drogą, którą po prostu znam, do miejsca naszego docelowego dzisiejszego odcinka, ponieważ no będzie chyba tak poprawnie, nie? Tak, jesteśmy bliżej, jak mi się tylko wydawało. Bo jesteśmy tuż przy domku praktycznie. Jak tutaj wejdziemy, to nie powinno nic być u góry. Ponieważ to chyba na odcinku zbierałem, a jak nie na odcinku, to na live, więc w sumie wtedy coś może być. Ponieważ wtedy też padłem. A, dokładnie, są rzeczy. Jest sucz! Nie. Wejdź do góry. Ja chcę przetestować w końcu swojego pistoleta na flary. I... Flargun. Co ty tam odpindalasz? Stój w miejscu. No! Remove, what the fuck? Czemu nie mogę korzystać z... Napiszcie mi, jak możecie, o co chodzi, czy nie wiem, czy nie, zablokowała mi się, czy nie mam naboi? Może być, że nie mam naboi, ale tamtych nie mogłem też zebrać, więc też tak sobie dupa. Plus 18 cycki so! Dobra, chodź tu! Dziewo jedna. Pracująca w najstarszym zawodzie na tym świecie. Dosłownie, jakbyś pracował... Jeszcze tu pokazałem, no nie, to plus 18.
I tak pewno byście się nie posłuchali, jakbym napisał nawet w tytule plus 18, więc o czym my mówimy? O czym my mówimy aktualnie? Czego oczekujemy? Dobra. W ogóle mam dla was też misję, ponieważ w... Jestem ciekaw, czy w ogóle... Tak, jak wy będziecie to oglądali, to już live na pewno będzie, ponieważ wy dostajecie to we wtorek, ja to nagrywam w poniedziałek o godzinie około północy, a właściwie już jest po północy pewno. Zanim sobie, jak ja będę sobie ten odcinek montował, to w międzyczasie będę wrzucał wam live'a, więc w opisie albo w komentarzu od razu wam dam linka do live'a. Jak będziecie chcieli, to sobie po prostu zajrzyjcie tam, jeśli was nie było na live'ie. Zobaczcie, co się wtedy działo. Nie był ogarnięty jakoś za bardzo, ponieważ jeden widz pisał, że wie, gdzie jest katana, której szukaliśmy bardzo długo. Ale okazywało się, że jednak nie wie i w ten sposób tak troszkę czasu utraciliśmy na to. Chodź tu, Gekonu. Gekon, Lizard, nie wiem w końcu, co to jest w sumie. Możecie napisać w ogóle właśnie, jakie te zwierzęta w tej grze są, co to są za nazwy ich. A ja sobie ogólnie i tak muszę przetestować, przejrzeć, przeczytać. Wydaje mi się wielką chęcią jakiś poradnik taki do gry, który wytłumaczy mi tak naprawdę podstawy craftingu, jakie miejsca najlepiej sobie wybierać, podstawy budowania i tak dalej, i tak dalej, ponieważ to na pewno może nam się przydać z czasem, a po prostu nie chciałbym, tak to nazwijmy, robić z siebie głupola i udawać wiecznie tutaj. Tylko kurde, też jest problem taki w tym miejscu akurat, że nie wiem, być może akurat taki safe trafiłem, ale strasznie rzadko pada i te moje miseczki mi się nie napełniają, więc przydałoby się być może ich po prostu postawić multum, ale jeśli raz na jakiś czas tylko zapada, to zapali się tak naprawdę wszyściutko i będzie gitara. Dobra, najpierw czekajcie, najpierw to sobie weźmy, wszystko powieśmy na nowo. Nowe, świeżutki towar prosto z dostawy, prawie jak za PRL-u. Tak, nie żyłem w PRL-u, ale mniej więcej wiem, co się działo, więc easy, nie musicie mnie pouczać. Chyba że chcecie, no to już wtedy tam nie będę, że tak powiem, wnikał. Dobra, czekajcie, bo na łuk, no nie na łuk, tylko na strzały, cośmy potrzebowali w ogóle? Na strzały, arrows, z pięcioma piórkami. Arrows. A mamy tylko trzy. Dobra, mniejsza. Wyciągnijmy sobie katanę w razie czego. Nie, nie musimy jeść, więc jest dobrze. Ale jest dzikus. Dziki dzikus, bardzo zły. Dobra, gin już, śmieciu, jak podeszłeś, no to co? Dobra, zęba sobie oczywiście podnieśmy. Podnieśmy sobie ciebie, wrzućmy ciebie do wody, nie będziemy tobą zaśmiecali sobie terenu. Wejdźmy sobie na... O, lina jeszcze jedna. O, jak miło. Dobra, czekajcie, mogę skakać w ogóle z nim? Mogę. Okej. O, jeszcze jedna lina, ale miło. Dobra, utopił się. Mogę się napić, ale może mnie odtegować. Czekajcie, a jakbym sobie wziął Charge F1? Nie, nie chcemy. Jakbym sobie wziął garnek, wziąłbym sobie wodę. Wszedłbym sobie na górę, zagotowałbym sobie wodę na ogniu, to byłbym spełniony, nie? Bo bym miał wodę pitną. Tak przynajmniej powinno być według praw, tak to nazwijmy, survivalu. Że woda przygotowana jest wodą pitną.
Czekajcie, podejdziemy sobie, zobaczymy nawet. Z ciekawości. No garnek jest postawiony w ogóle? On się tam zatopił, czy co? Nawet dym zaczął lecieć taki ładniutki. Dobra, zapiszmy sobie, żeby nie było. Najpierw zróbmy sobie save'a. Dobra, bardzo dobrze. Jedzenie dalej nie potrzebujemy. Wciągnijmy sobie katanę oczywiście, bo to ono jest bardziej nam potrzebne w tej chwili, w razie czego. Zobaczmy, czy w ogóle to nam coś da. No nie no, garnek jest pod spodem, widzę. Nie jest on na ogniu, a bardziej pod ogniem, no ale to już jest błąd gry, grafiki właściwie w grze, ale to nas za bardzo nie obchodzi. W ogóle też zauważyłem ostatnio w Foreście, że jest taki mały problem, że jest naprawdę dosyć słaba jakość materiału. Nie wiem czemu to tak się dzieje, ale tym razem właśnie nagrywam OBS-em, nagrywam w większym bitrate'cie. Wydaje mi się, aniżeli. Jest woda pitna. Dobre, 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 dobre. Lubię to. Nie, no mamy flary, kurde. No i co, ona będzie się świeciła, nie? A czemu nie możemy strzelać? Flargana. Fajnie, fajnie mistrzu, fajnie mistrzu. Fajnie się bawisz. W pełni naładowany już. Fajnie się bawisz, mistrzu, widzę. Kurde, a ja się męczyłem. Czemu? Dobra, możemy już i zaraz spać, więc pójdziemy. Dobra, mamy wszystko. Jest piękny poranek jeszcze w sumie, więc jest bardzo gitara, bardzo na plus. Błagam, niech zacznie padać dzisiaj. Zjeść coś trzeba z samego rana. No to zjedzmy sobie cokolwiek. Tu był akurat nie ślimaczek, tylko jelonek, o jelonek. Pozdrawiam również jelonki Husiałka. Dobra, i lecimy sobie tym razem do miejsca, o które nam chodziło od samego początku odcinka. Zaraz wy zobaczycie, o którą wioskę dokładnie mi chodziło, bo są dwie. W jednej prawie nic nie ma, aczkolwiek ją można również odwiedzić po drodze, a później drugą odwiedzimy, tą główną, o którą mi chodziło, i to jest ta główna wioska, w której jest główna siedziba kanibali, do której nas sprowadzają po oszołomieniu, czy jakby to tam inaczej nazwać. A propos w ogóle Huśka, przydałoby się w końcu z nim zmówić na jakieś nagranie. To nie jest głupi pomysł, tylko pomyśleć z czego? Z Eurotrucka chyba najprędzej. Albo jak Cytrus powróci, no to już farming, ale to już zobaczymy. Dobra, w każdym bądź razie lecimy. Energy, dobra. W ogóle tak a propos update'ów jeszcze do Foresta. Fajnie by było, fajnie, a zarazem trudniej, bo jak na razie jakoś poziomu trudności nie odczuwam. Fajniej i trudniej byłoby, gdyby dodali do gry zwierzęta w lesie, ale takie, które mogłyby nas atakować. Czyli dla przykładu, nie wiem, wilki, lisy za bardzo groźne nie są, ale bardziej chodzi właśnie chyba głównie o wilki mi. Czyli takie zwierzęta po prostu drapieżne, tak? Jakieś ptaki, które można byłoby również gotować, jeść, typu orły, jastrzębie i tak dalej. Ja mówię, no nie wymagam jakoś za dużo, wiadomo, ta gra jest cały czas w fazie tworzenia, to co chwilę wychodzą jakieś nowe update'y i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę dużo rzeczy się zmienia, więc to i tak nie wymagajmy nie wiadomo ile od tej gry, ale no wiele pomysłów jest takich, które można byłoby wykorzystać, a i nie są wykorzystane jeszcze. Tutaj mamy zejście do jaskini, jedna z największych chyba jaskiń w ogóle w
całej grze, więc tutaj to taka informacja jak gdyby dla was jest. Dobra, w sumie nie będziemy tego gówna niszczyli, pójdźmy po to co chcemy i tyle. Byle nas tutaj nikt nie przyłapał. Dobra, co my tutaj naprawdę mamy do zebrania? Tutaj chyba tylko i wyłącznie te liny dwie są. Tu jakaś coins jeszcze, ale to nas za bardzo nie interesuje. Dziwne dźwięki były. A, piłka, którą rzuciłem kiedyś tam. Wypizgaj tam. I teraz idziemy w tamtą stronę. Do tej głównej wioski. Mam nadzieję, że ją odnajdę. Bo fajnie by było. I fajnie było tam by też postawić sobie znacznik. I byśmy mieli oznaczoną wioskę. Tam jest dużo skrzynek. Dużo walizek, więc... Fajnie byłoby tam czasami po prostu zajść i rozejrzeć się. Tylko ja mam nadzieję, że to teraz znajdę, bo widzę z tego co widzę, nie jest to jakoś na pustkowiu. A wręcz bym powiedział, że absolutnie nie jest to na pustkowiu. Ale czekajmy chwilę, niech ja się rozejrzę i no. Jest, dobra, mamy. Znaleźliśmy. I tak, ja tutaj postawię sobie znacznik, wiecie? Tu jest wluj rzeczy, więc ja tutaj sobie znacznik na pewno postawię. Weźmy B. Dobra. Gdzie to było teraz? Stick marker, ok. Ok. Mamy R. Dobra, niech będzie zielonym, uznajmy. Dobra, tu mamy lin oczywiście w luj. Mamy fajne skrzynki, w których jest właśnie dużo, dużo coli, które sobie będzie trzeba po prostu... dropnij to, nam niepotrzebne. Będzie trzeba sobie po prostu tutaj wszystko zbierać. Również dropnij. Ponieważ są to rzeczy przydatne, naprawdę bardzo przydatne wręcz bym powiedział. Tym bardziej, że z tego co mi wiadomo, rzeczy w deforeście w takich miejscach jak to się po prostu z czasem odradzają. Tak, wiem, że jest siekiera, zaraz ją zabiorę. Ona była w tym drzewie, jest, o proszę bardzo. Weźmy ją sobie, wyciągnijmy od razu. Jest o wiele szybsza, ponieważ speed tutaj mamy 2, 4, 5. Tu mamy 2, też 5. Damage większy? Nie, nie wiem. Przydałaby się szybsza siekiera do zbijania tych. O, patrzcie ile Coca-Coli. Patrzcie. No oczywiście taką niby reklamę robię, ale żeby ktoś mi tutaj zaraz o coś nie posądził, po prostu jest to najpopularniejszy napój z tego typu, więc po prostu od tak już mówię Coca-Cola. Dobra. Rozbijajmy te skrzynki, ponieważ skrzynki, walizki, jeden grzyb. Pizdu. Co to był za krzyk? Nie wiem, dobra. Nie przejmujmy się. Jak coś mamy katanę, powstrzymamy ich. Spierdzielimy gdzie się da. Dobra. Bo oni nie wiem, że tutaj lubią często sobie powracać. O, właśnie, na przykład. Dobra. On darł się chyba, żeby ich przywołać, więc może być w sumie ciężko, bo to jest jakiś jeden z wozów. Dobra. Spizgajmy go po prostu po mordzie. I tyle. Nie będzie nam tutaj śmieć za... porządku zakłócał, o tak. To chciałem powiedzieć. Okej, okay. Tutaj nie ma nic. Tutaj są skrzynki, w których są cirkuty, czyli te metalowe, nie metalowe, tylko elektryczne podzespoły do bomb. Dobra, myślałem, że kolejny śmieć przyszedł, ale nie przyszedł. Tu mamy skrzynkę z colą. Tu nie mamy... Okej, okay, tu mamy flarę, tu mamy flarę. Dobra, wszystkie chyba zebrali. Nie mamy miejsca już na cole. Da się zrobić jakiś plecak może? Collect berries. Ja nie chcę berries. Ja chcę zebrać, kurde, Coca-Coli.
Patrzcie, ile tych puszków tu jest. Ja pipkam. Plecak by się przydał, coś w tym stylu. Przecież to jest tyle zwierzyny, że można byłoby coś takiego wykombinować, no. Bo nie oszukujmy się, ale... No medykamenty już nawet mi się nie mieszczą. No dobra, jednego możemy sobie zjeść. No i co? I dupa już. Cholercia. No, kolejny chcesz na solo? Dawaj na trójkąta. Pipa! Jesteś, a nie kuźwa kanibal. O, jest. Dobra, ładnie jest oznaczony, więc jest gitara. Zbierzmy sobie wszystko, co się da. Już nie wymagajmy wiele. Szmaty jakieś, szmateksy. Może z tych szmateksów coś by się dało? Gdzie one w ogóle poszły? Nie wiem. Ale mamy plecak. I co? I w tym plecaku się nic nie mieści, kuźwa. Tych się nie da zniszczyć. Tu są kole, więc tego nie będę nawet niszczył, bo nie ma sensu. Skoro i tak nie zbiorę. Tu mamy szmateksy. Szmateksy zebraliśmy. Z tego drzewa w sumie więcej nic nie potrzebujemy. Mamy kole, no oczywiście jej nie zbierzemy. Pupę jeża. To jest niedobre, bardzo niedobre bym powiedział wręcz. Dobra, to zmierzmy się sobie chociaż te szmateksy wszystkie. Ponieważ jest ich w lui tutaj. A one są bardzo przydatne, bardzo często je się używa do craftingu przede wszystkim. O, jest kolejny. Tam jest w ogóle druga część wioski jak gdyby. O, ja cię kręcę. No chodź tu. Ilu was tam jest? Dwóch? Dwóch was spizgam. Z trzema może być mały problem, ale nie sądzę. No wiem, że czasami przycina, ale taki już są uroki słabego kompa. Trzeba będzie wymienić podzespoły, ale na to również potrzeba czasu, pieniędzy i tak dalej. Ale to już temat na inne filmy. No chodź tu. No chodź, tu cię spizgam. Nie? A z flary? No, nie ruszacie tu. Okej. Okej. Nie będę wnikał. Nie, naprawdę. Siedź sobie tam ile chcesz. O! Chodź tu, jumperze jeden. Pieprzony. Myślałeś, że mi uciekniesz. A tu taki, kurde, zdziwko. Takie może, co? O, jadalne, dobra, to zbierzmy sobie. Znaczy, zbierzmy, zjedzmy. Tutaj mamy coś. Nie bardzo. A ta wioska jest w lui duża. Myślałem, że ona jest o wiele mniejsza, ale na nasze szczęście. No, na nasze szczęście jest taka duża, no. Cóż mamy się tu oszukiwać? Dobra, spizgaliśmy to. Króliczek, chodź tu. No patrz. I patrz. Takie małe gówno ci lata pod nogami i co zrobisz? Nic nie zrobisz, bo ci ucieknie. Albo nie trafisz. No, Boże, po tylu strzałach. Czekajcie, tam mamy oznaczenie. Żebym ja teraz wiedział, w którą stronę, do którego domu ja mam wracać. Pójdźmy sobie do flagi. Ja zobaczę, z której strony mniej więcej przyszedłem i wtedy będę wiedział. Dobra, więc zaraz wam powiem. Ja cię pipkam. Na paletkę nadziali. Czekajcie, tu było to, czyli idziemy do tamtego domu. Okej, idziemy po prostej. Sobie od razu zobaczę mniej więcej, jaką drogę mamy do pokonania w razie czego. Chociaż teraz mamy już oznaczone, więc jest to o wiele łatwiej. Mam dodatkową siekierkę, która no niewiele się różni od naszej poprzedniej. Ale jednak. Wiem, że ich jest o wiele więcej, więc... Chodź tu.
Zmęczony jestem troszkę już biegiem, ale dam ci radę, dam ci radę, dam ci radę, no patrzcie, mówcie na mnie król. Naprawdę, no nie ma równych, nie ma równych mi. Dobra, chwila odpoczynku. Pancerza nie mamy pełnego i nie będziemy mieli, bo nie mamy jelonków zamordowanych. O, ktoś biegnie za nami. Dobra, przebiegnijmy się, nie chcę mi się z nim na zamkniętym polu walczyć, ponieważ wydaje mi się, że oni wtedy mają lekką przewagę nad nami, bo możemy zahaczyć naszą kataną o drzewo czy o coś i on tego ciosu nie dostanie, więc nie przejmujmy się, jeśli będzie chciał zaatakować, to zaatakuje. No i wtedy go pokonamy po prostu, a w innym przypadku nie widzę sensu żadnego. Dobra, tutaj mamy ładny spadek, czy nieładny? No taki do przeżycia. Taki 2 na 10 bym powiedział, stromy. Tutaj przy tych już byliśmy. Katana za katanę, okej, okej, okej. Jakbyśmy tą zgubili gdzieś, to mamy drugą. Okej, mi to pasi. Nie wiem, czy tak powinno być, ale skoro tak, no to cieszę się bardzo, no. O, jakby się dało walczyć na dwie katany, czajcie bazę? Chociaż to wydaje mi się, że bardziej pod multiplayer jest właśnie zrobione, żeby w razie czego druga osoba również mogła katanę sobie zdobyć. I to jest fajna opcja wtedy, bo dwie osoby sobie zdobywają na raty, tak to nazwijmy, no bo jednak za jednym razem dwóch się nie wyciągnie, ale chodź tu dzikusie. Ja tu widzę cię. Cię widzę, ale kuźwa, uciekasz po tych drzewach jak porąbany. I oczywiście uciekł. Tak, żeby inaczej. Tu nie byłem na tym jeszcze. Trzeba tu wejść. A to jest tak blisko mojego domu, ale ja tu nie byłem. To jest zarąbisty punkt obserwacyjny. Patrzcie na to. Ja pitole. Co my tu mamy? Many? No i nic więcej, dobra. Ale mimo wszystko jest to zarąbisty punkt obserwacyjny. Cholera. Ja o takich rzeczach nie wiedziałem, że mam w okolicy swojego domu. No to, to ładnie, to ładnie. To mi się zdziwił. Akurat tą informacją. Zginął? A taki luźny zginął. Może to nie ten, ale... O Boże! Chodź tu! No i patrzcie, i o to właśnie chodzi. To samo byłoby z kanibalami, że ja pizgam, a dostaję nie to, co powinno. Dobra. Ale to dobra informacja, że mamy w pobliżu tyle z jedzenia, ponieważ no nie będziemy mieli trudnych sytuacji w razie czego, tak? Z właśnie przede wszystkim jedzeniem. Więc jak na razie jesteśmy obłowieni. Kurde. Jedzenia mamy również pod zapas. Czy mi się wydaje, czy to jedzenie już zaczyna śmierdzieć? Tak to nazwijmy? Czy coś, że po zjedzeniu... Czy to może z przejedzenia było, bo wcale nie byłem taki głodny, a zjadłem... Nie mam pojęcia, ale coś tak jak po zjedzeniu niedobrych jagód uderza, tak i mnie teraz uderzyło. Dobra, ja wam powiem tak, że mamy dużo, bardzo dużo tych rzeczy, bardzo dużo dynamity mamy. To blow things up. Ja pitole, kurde, jesteśmy już ustawieni na, może nie na dużo, dużo, bardzo dużo, ale na spory okres czasu tak naprawdę. Więc jest to bardzo spoko opcja, nagrywa mi się wszystko pięknie, mi się wszystko, no, panie i panowie, jestem z siebie dumny. Ale
Ale nie o tym mówmy. Ja bym musiał zrobić sobie regał na te rzeczy i byśmy mogli wtedy sobie te rzeczy po prostu zostawiać. Tylko teraz pytanie, czy mi się to opłaca robić tutaj. Medicine cabinet, snack bar. To jest na przekąski. Czy nie lepiej na przykład zrobić już sobie jakąś platformę? Floor hole. Wooden path, rock wall. Czekajcie, gdzie to jest? Nie storage, nie custom, platform. Pierwszy tree, alpine treehouse, zwykły treehouse. Tylko, że na drzewie, które ma dosyć wysoko... O, jakby tutaj się udało. Nie uda nam się tu, cholera. Gdzie nam mogłoby się udać to? Ja nie widzę żadnego miejsca, gdzie mogłoby to się nam udać. Aktualnie. Ja bym chyba... Czekajcie, to drzewo. To drzewo by zostało, czyli postarajmy się wypiprzyć drzewa dookoła niego. Czekajcie, bo oczywiście mi się monitor wyłączy za chwilę. Dobra, postarajmy się, tak jak już powiedziałem, wypiprzyć drzewa dookoła tego mojego jednego, które chcę zostawić i zobaczymy. O, chyba o wiele większy damage ma i o wiele łatwiej się ścina drzewa, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest to drzewo, które chcemy zostawić, tak? Ok, czyli to również trzeba zniszczyć. Ok. Nie ma opcji, że nie ma większego damage'a. Ma na pewno, bo ja czuję po szybkości ścinania. Okej. I teraz spróbujmy postawić treehouse'a. Czemu ja nie mogę go nigdzie pipnąć? O, tu na przykład pasi, ale ja tu nie chcę. Ja chcę je pipnąć. Tu o. O, jest, dobra. Działa. Dało radę nawet postawić tak, jak chciałem. Znaczy, przypadkowo w sumie postawiłem tak, jak chciałem. Ale postawiłem. Okej. Dajmy sobie te wszystkie loksy, które nam spadły z wycinania tych dwóch drzew. Tutaj jeszcze. Tutaj. Nie wiem, czy tam jeszcze coś dalej spadło. Zaraz sprawdzimy. Okej. Chyba dalej nic. Ale tam jeszcze dwa są z poprzedniego. Gdzie one nam poleciały? Tu jest Adin. Komandir. A drugi nie wiem. Zaraz najwyżej go znajdziemy. Jak będziemy wycinali. Linę mamy. Jeszcze 35 logsów. Hehehe. Dobra, tu jest ten kolejny, który nam uciekł. To jest to, co szukaliśmy. Wieje, więc może w końcu by zaczęło padać. Fajnie by było w sumie tak na noc. Dobra, to pozostawmy Bogu w grze, tak to nazwijmy. A my tutaj w międzyczasie weźmy, zniszczmy kolejne drzewka, żeby chociaż mieć w miarę porządnie zaczętą tą siedzibę. I ostatni. I ładnie. I bardzo ładnie spizgane drzewko. Ok. Mamy. Ok. A gdzie to poleciało? Ja jestem ślepy, czy mi się wydaje? Czekajcie, weźmy sobie tego badyla, weźmy sobie tą szmatkę, weźmy, nie tak, do łapy, zapalmy, bo już jestem naprawdę ślepy. O, witam kolegę. A właściwie kolegów. Interesująco. Na koniec odcinka jeszcze. Nie powiem, że nie.
Dobra, jednego spiprzymy już. Od razu. O, jest ten z latarką. Te, latarka. Panie latarka. Nie, 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 nie. Panie kolego. Ja chcę medyka. I spizgamy wtedy pana. Dobra, naturalna latarka. Kamizelkę mamy, ale my sobie chcemy ciebie oczywiście przenieść. Nie chcemy... Dobra, jednak musimy. Aha, bo ty żeś po prostu nie zginął wtedy. Za mało cię dorobczyliśmy. O ty! Jeszcze jedna! Dobra, widzę, że oni, tak jak i bez urazy, jeśli ktoś tutaj, że tak powiem, ma inne poglądy religijne, ale tak jak i u muzułmanów, chociaż nie no, w sumie to był w sumie szacunek dla kobiety, więc nie, sorry, mój błąd, bo kobieta jako ostatnia dopiero zaatakowała w obronie swoich mężczyzn, a nie, że dopiero najpierw mężczyźni, a później, najpierw kobieta, a później dopiero mężczyźni, bo to tak w tej religii działa. Dziwnie, że to kobieta jest osobą pracującą i tak dalej, a mężczyzna jest tak zwanym śmierdzącym leniem leżącym przed kanapą. Znaczy na kanapie przed telewizorem, o. Tak bym to nazwał. No ale to nie jest temat na dzisiejszy odcinek. Już powiedziałem. Takie tematy możecie znaleźć na innych kanałach. Ja osobiście mam swoje zdanie, ale nie będę go za bardzo publicznie tutaj wypowiadał. No i są moje, jak to ja powiedziałem, kaczuszki, tak? A to łabędzie czy inne gady są. Znaczy ptaki, gady. Nie, mniejsza. Nie byłem nigdy dobry z biologii, żeby nie było zaraz. Bo takie rzeczy to prędzej do Nexioma, jeśli go kojarzycie, ponieważ Nexiom... z tego co wiem, właśnie jest na biochemię albo... coś po podobnym kierunku w ELO i on tam właśnie z tego co kojarzę biologię ma rozszerzoną, więc to do niego uderzajcie. Dobra. Bo zwierzęta no to jest jak gdyby nie patrzeć biologia, nie? Do chemii to na pewno nie, do fizyki nie, do geografii też nie, no biologia pozostaje tylko i wyłącznie zwierzęta, no inaczej mnie to nie pasuje. Dobra, pójdźmy spać, ponieważ jest to bardzo ważne. Dobra, mamy dosyć późny dzionek. Ja sobie jeszcze tak dla porównania szybko zrobię szybki eksperyment tych demy, czy 2, 4, 6, 7. Tylko bloka ma o wiele lepszego, ale... No dobra, mniejsza, w każdym bądź razie. Widać, że jest o wiele szybsze cięcie dzięki tej siekierce, bo jest o wiele mniej uderzeń. Chyba, że to poprawili również wraz z update'em, nie wiem. Jakoś za bardzo mnie to nie interesuje, cieszę się po prostu z tego co jest, czyli że jest o wiele szybsze ścinanie. Okej, okay, potrzebujemy jeszcze... No to sobie w tym odcinku spokojnie skończymy tą budowlę naszą, tak to nazwijmy, a w kolejnych zabierzemy się za jakieś inne, równie ekscytujące rzeczy. W międzyczasie może jakiegoś live'ika odpalimy. Zobaczymy, nie chcę nic obiecywać. Na pewno macie tego już poprzedniego wrzuconego. To wam mogę obiecać. A co do innych rzeczy, no to jak wiecie, średnio, no bo szkoła. I nie tylko, no ale głównie szkoła właśnie. To jest główny... główny pretekst do wszystkich innych jakichś tam ewentualnych zaniechań z mojej strony w stosunku do kanału, ale mam nadzieję, że takowych nie będzie. Dobra, okej. Duże drzewo, więc wysokie drzewo, więc powinno być tego troszkę więcej, ale obstawiam, że tak to nie działa, niestety. Wręcz by powiedział, że jedno gdzieś uciekło. Nawet nie wiem gdzie. Pff,
Nie wnikam, dobra. I tak potrzebujemy nieparzystą ilość, więc z jednego i tak by, gdyby to nazwać, odeszło. Dobra. Za to dostaniemy patyki, czy... Aha, głodni jesteśmy i tak dalej. Dobra, za chwilę będzie trzeba coś zjeść. Co by naszego człowieka nie upokarzać. Nie upokarzać, tylko nie... Nie głodzić. Nie, no jest okej. Okay. Nie wiem, czemu wtedy nam zabrało coś. Dobra. Zbieraj. Okej. Okay. Jak będziemy mieli już domek na drzewie, to będzie już w miarę okej. Okay. Później robimy sobie od tego platformy. Z czasem zbieramy w lój drzewa na ogrodzenie dookoła i mamy taką tutaj, panie i panowie, siedzibę, że ani jeden nam nie podskoczy. Teraz zresztą nam nie podskakuje, mamy katanę, więc jest wszystko pięknie elegancko, ale oczywiście może się jeszcze tam parę razy ktoś przykozaczyć i może być wtedy ciężko, ale mimo wszystko mam nadzieję, że wspólnie damy radę i uciekniemy od jakichś niepożądanych i nieciekawych akcji. Okej, jeszcze 6, czyli jeszcze 3 drzewa potrzebuję ściąć. To drzewo zostawimy. Tu muszę teraz tak w miarę logistycznie na to patrzeć. W końcu szkoła na to mi pozwala, mój kierunek w szkole, więc dlaczego by z tego nie korzystać? Już sobie muszę w głowie trasę planować, jak będę chciał, żeby te moje płoty szły. Nie, tutaj weźmy z końca. O, nie. Nie spadaj. Nie chcę mi się po ciebie iść później na dół. Dobra, już to zaczyna ładnie wyglądać. Jest to wiele więcej prześwitu, wiele więcej światła będzie nam tutaj wpadało, bo ostatnio jeszcze, zanim zaczynaliśmy w sumie odcinek, to było tutaj strasznie ciemno, ponieważ słońce tam wstaje właśnie za tam, o, w tamtą stronę, którą się teraz aktualnie patrzymy. I no nie wyglądało to dosyć ładnie. Dobra, to weźmy teraz to, zniszczymy sobie. Tak, to będzie najopowiedniejsze. To jest tak blisko innego drzewa, więc jest tak naprawdę takim wrzodem na tyłku. W którą stronę? W tamtą. Bardzo ładnie, nawet mi się to spodobało. W którą stronę się przewróciłeś? A, już jest gotowy, okej. Okay. To weźmy sobie tylko te... O, tu jeszcze jedno jest. Okej, ale to sobie weźmiemy tutaj bliżej siebie tej tymczasowej bazy i po prostu tutaj sobie zrobimy taki mini składzik, nie będę go nawet obudowywał, tylko byle po prostu leżało wszystko. Okej, wejdźmy do naszej chałupki po raz pierwszy. Zobaczmy, co tutaj u góry będzie się działo. Dobra, już wiem, że mogę tutaj sobie oczywiście... Ta gałązka w sumie nie powinna mi przeszkadzać, ale dobra. Tylko teraz problem jest taki, że... tu nie ma żadnego wyjścia jako takiego. To jest po prostu zwykły treehouse. I z niego nie można zrobić żadnych platform. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli wiecie, jak z tego zrobić w miarę sensownie platformę, to możecie napisać. Bo wiadomo, mógłbym sobie na przykład trzasnąć spodem od tego drzewa i by wyskakiwać po prostu oknem na platformy, na te mostki. Mi to by naprawdę nie robiło żadnej jakiejś większej różnicy. Tylko pytanie, czy na przykład jakieś drzewo takie w miarę... A tu jest w miarę po prostej, więc do tego drzewa by się zrobiło i by się po prostu tutaj wyskakiwało. Gorzej z wejściem. Z wejściem byłoby trzeba po prostu po linie. Ale dobra, my tutaj za bardzo nie kombinujmy. Tutaj zróbmy sobie po prostu rzeczy podstawowe w tym, o ile tutaj da się coś wybudować. Mam nadzieję, że tak. A mianowicie chodzi mi o... już wam mówię, łóżko. Obeda. Ja bym sobie obrócił w ogóle i postawił je w ten sposób. No, co tu jest? Ja chcę je tutaj mieć, u góry. Nie gdzieś na dole. O. Czekajcie, jeszcze będzie trzeba je obrócić.
Okej. Okay. Jest gitara. Na pewno linę możemy dać, zaraz po patyczki pójdziemy. Tutaj poustawiamy sobie półeczki i tak dalej na nasze ekwipunki i będzie gitara. Panie i panowie, no ja jestem zadowolony. To jest bon voyage odcineczek, naprawdę. Tyle cośmy w nim zrobili, aż mnie oczy zaczynają boleć, ale to już jest przemęczenia, ponieważ przede wszystkim dlatego, gdyż iż w ciągu dnia spałem, a jak w ciągu dnia śpię, to moje oczy później nie są rewelacyjne. Tak to nazwijmy. Nie oszukujmy się po prostu. Tak jest. Więc to od tego. Ale odcinek już nam wyszedł i tak godzina 10, więc to jest ho i jeszcze trochę. Wrzucę to wam jako jeden odcinek. Nie będę wam robił przykrości. Tak to nazwijmy i nie będę wrzucał tego na dwie części. Jeszcze jeden patyk. No to tutaj będziemy mieli gałązkę do zniszczenia. Ok. Wejdźmy sobie na górę. Wtargajmy się. Będziemy mieli już łóżko, będziemy mogli sobie spać normalnie, kulturalnie u góry. Okej, jest gitara, zapisujemy oczywiście na naszym slocie. I teraz tak, tu by się przydało. Przede wszystkim, po pierwsze, medicine cabinet, czyli jak ja to kiedyś myślałem, toaleta, a to wcale toaletą nie jest. A jest to półka na leki, po prostu. No kurde, znowu obróciłem to za bardzo, czekajcie, sobie taką wezmę. Ja tu chcę naprawdę, żeby to było wszystko tak jak ja chcę, więc nie będzie tutaj nic w przypadku. Potrzebujemy 6 logsów. Teraz pytanie, czy my z logsami... Dobra. Czy my z loksami wejdziemy tam na górę? Ciekawie. Ja jestem ciekaw, jak ja mam teraz tam... To jest dobre pytanie, wiecie? Jakie mam teraz postawić tam swoje półki u góry? Czekajcie, custom floors. A można na przykład custom floorsa dać u góry? Tylko ja bym na przykład chciał do tego dobudować. Czekajcie, ja wejdę na górę sobie. I spróbujemy dobudować custom floorsa tutaj, o, czekajcie, custom floors, nie da się, dobra, słyszę tego pajaca gdzieś obok, spokojnie, wyciągnijmy katanę. Gdzie się rzucasz, frajerze? Tu się rzucasz? Na moim miejscu pracy, życia i w ogóle? Ty się na mnie rzucasz jeszcze? O Boże, ten ostatni strzał. Taki mocny, tak zabijający. Ja się boję, że za niedługo, jak ja będę te wszystkie ofiary wrzucał tutaj do tego morza, to mi zamiast wody to zostanie tutaj jedna wielka sterta tych patalachów. No patrzcie, jak to już wygląda. To jest tylko kilka ciał. A ich będzie jeszcze pewno ho jeszcze trochę. Dobra, musimy wskoczyć oczywiście. Parkour, no parkour niczym w Minecrafcie. A kiedyś grało się parkour, nie powiem, z chęcią bym coś w sumie zagrał w jakąś mapkę parkour, ale wiem, że takie mapki teraz aktualnie ciężko znaleźć do Minecrafta niestety. Ale to no, również nie jest odcinek, temat na odcinek. Dobra, floor hole. Floor hole,
Flurhol. Flurhol. To jest w ziemi po prostu? Flurhol? Mniejsza, nie wnikam, nie chciałbym tego budować. Póki nie wiem. Custom Stairs. Teraz właśnie pytanie, czy zrobić Custom Stairs? Spróbujmy zrobić Wooden Patch. Tree Bridge. O właśnie, Tree Bridge. Teraz tak, o, to trzeba, kurde, platformę najpierw wybudować, a takowej platformy tu nie mamy. A dałoby się platformę samą wybudować teraz troszkę niżej? Chyba nie, no nie? Chyba nie. To nie jest dobra opcja, cholera. Ale jakby się tak pomyślało. Nie no, kurde, nie ma co się oszukiwać. Trzeba byłoby zrobić, ale kurde, potrzebuję tutaj bardzo mocno waszej pomocy chyba, bo nie przewidziałem bardzo wielu rzeczy. Ja mogę sobie tutaj dać aktualnie custom stairs i odtąd dać tak naprawdę schody aż dotąd. I tak by to wyglądało. A, czekajcie. O, i tak by to wyglądało. Tylko czy to nie mija się z celem, że mieszkamy na drzewie, a mimo wszystko no, według mnie troszkę się mija z celem. A nawet nie troszkę, tylko bardzo. Ale wejście jakoś i tak by się na górę. Nie, na, wiecie co, naprawdę, napiszcie mi jak możecie. Wiem, że wielu was nie ogląda, wielu was oglądających nie jest, ale mimo wszystko troszkę was ogląda tą serię, więc jakbyście mogli w ramach, za tak to nazwijmy, podziękowanie. Nie wnikam, czy zostawicie łapkę, czy nie. Napiszcie po prostu, jakbyście mogli, co mamy zrobić w tym przypadku. Czy budować, jak to w ogóle rozwiązać tą zagadkę, ponieważ no kurde, no to jest naprawdę spora zagadka. Jak to teraz rozwiązać? Nie wiem, jakbyście... Ty, ptaszek! A, chciałbym go zabić, ale dobra. Gdzieś słyszałem krzyki, ale dobra. Zapiszmy sobie grę, ja z wami się po prostu pożegnam, ponieważ wydaje mi się, że... chyba już czas, tak to nazwijmy. No i napiszcie, jak możecie, napiszcie mi, co ja mam w tym przypadku tutaj zrobić. Ja was pozostawiam z zagadką właśnie, żebyście mi mogli pomóc. Jeśli oczywiście wam się spodobało, to zostawcie łapkę w komentarzu. Jeśli chcecie nas wesprzeć, to w opisie macie reflinka. Dodatkowo możecie jakiś pozytywny komentarz zostawić. I tyle, trzymajcie się. Do kolejnego, ja się odmeldowuję. Do kolejnego, bye.